Myśmy od razu praktycznie po zorganizowaniu się zaczęli wydawać taki biuletyn informacyjny. No a ponieważ to był naszym zdaniem ważny dokument, to jako wkładkę od pierwszego numeru zaczęliśmy drukować Pakty Praw Człowieka i Obywatela, które zresztą rząd komunistyczny przyjął na forum międzynarodowym, natomiast powiedzmy tak, że był to dokument, który cenzura jakby uniemożliwiła publikowanie go, co dzisiaj wydaje się być absurdalne. No ale w każdym bądź razie te Pakty Praw Człowieka i Obywatela żeśmy w kilku odcinkach wydrukowali jako wkładkę do biuletynu NZS-u. No i w kwietniu 81 roku jako numer specjalny wydrukowany został no, w kilkakrotnie większej objętości, bo normalnie ten nasz biuletyn to było chyba 8 stron, a tam to miało 30 bodaj, został wydrukowany numer poświęcony zbrodni katyńskiej. Myśmy to drukowali w drukarni Politechniki Śląskiej. Wtedy legalnie mieliśmy jakąś tam zgodę i dostaliśmy ileś tam papieru. No i to zostało wydrukowane, natomiast blachy tak zwane, na których się to, bo to był offset, maszyna offsetowa, blachy zostały wypożyczone do NZS-u na Akademii Medycznej, z tego co pamiętam, i oni tam we współpracy z Solidarnością dobili jeszcze chyba z 10 tysięcy egzemplarzy. Także łącznie tego numeru ukazało się między 12 a 14 tysięcy egzemplarzy. No to był potężny nakład jednak. To się rozeszło już oczywiście nie po nauczelni, tylko po zakładach pracy. No i miało swoje skutki później. Jak przyszedł stan wojenny, to w różnych momentach w zasadzie internowani zostali wszyscy, którzy coś z tym mieli do czynienia. To był jeden z głównych punktów, o które bezpieka się pytała na przesłuchaniach. Natomiast ja po latach wielu, bo gdzieś na przełomie lat 90. i 2000. od kogoś, kto był w aparacie PZPR-u w tamtym czasie, dowiedziałem się, że ta publikacja wywołała furię konsulatu sowieckiego, który się wtedy znajdował w Katowicach. No i no można sobie wyobrazić, jak towarzysze w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zareagowali na taki wściekły, no mówiąc niewulgarnie, ochszan z konsulatu sowieckiego. No w każdym bądź razie to była główna przyczyna, dla której nas później spotkały no dość poważne represje. Czego wtedy żeśmy nie wiedzieli.